Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Dzień dobry. Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry państwu. A przy telefonie Sofia Budko, która jest w Krakowie. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Zaczniemy od Pawła Bobołowicza. Paweł Bobołowicz jest w Kijowie, ale jest z Lublina. Paweł z Lublina i tobie, Pawle, przywilej przywitania słuchaczy na 101.1. 101.1 to wielkie święto. Witam naszych radiosłuchaczy w Lublinie, chociaż wiem i mam świadomość, że Lublin od dawna słucha Radia Wnet, ale do tej pory oczywiście było to możliwe tylko przez internet, a teraz każdy radioodbiornik w Lublinie może być już na fali 101.1. Witam tych wszystkich, którzy od lat są z nami, witam tych, którzy teraz się do nas przyłączą, naszych znajomych, dobrych słuchaczy, tych, którzy też nas krytykują, bo ta krytyka jest też oczywiście cenna. I to jest po prostu wielka, wielka radość. Oczywiście jak będę w rodzinnym Lublinie, też radioodbiornik nastawię na falę 101.1. I bardzo ci, Krzysztofie, dziękuję za to, że mogłem z samego rana przywitać radiosłuchaczy w Lublinie. To wspaniałe uczucie. Długo czekałem na ten moment, żeby Radio Wnet wreszcie mogło w pełni zafunkcjonować w moim rodzinnym mieście. Może kiedyś też w eterze usłyszę je w Kijowie. Taką nadzieję mamy. Paweł Bobołowicz. O godzinie 9.30 porozmawiamy z Pawłem i o Lublinie, i o tym, co się dzieje na ukraińskich frontach. Teraz Paweł ważne sprawy urzędowe załatwia. Pawle, dobrego dnia i do usłyszenia o 9.30. Wzajemnie zapraszam do słuchania Radia Wnet o 9.30. Nie tylko, ale na pewno na falach 101.1 w Lublinie. Dmytro Antoniuk pewno też się cieszy, że jego głos zaczyna docierać do Lublina, ważnego miasta. Trójkąt lubelski to jest Lublin, Trójmorze to jest Lublin i wiele znajomych osób, które w Lublinie i słuchają Radia Wnet i często komentują sprawy ukraińskie dla Radia Wnet. Dmytro, ale pozwól, że zanim ci zadam pytanie ogólny opis sytuacji na Ukrainie, porozmawiamy z panią Sofią Budko, która jest w Krakowie. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Pani Sofia Budko, pani doktor Sofia Budko wróciła przez 3 miesiące, jak dobrze liczę, przez kilka miesięcy na pewno była w Polsce i postanowiła wrócić do Charkowa, wrócić do swojego domu. I co pani w Charkowie zastała? No tutaj trochę też uściśle, bo tak wróciłam chwilowo, bo też planuję wracać oczywiście do Polski, bo jednak tutaj no cały czas niespokojnie jest w Charkowie, także no codziennie, a raczej co nocy u nas tutaj bombardowania. Dzisiaj w ogóle jakaś taka ciekawa była noc, bo już przeczytałam, że no tak dość intensywnie ostrzeliwali i ja już przeczytałam, że bardzo, bardzo dużo tych rejonów, dzielnic właśnie w tej nocy zostało zbombardowano. To jakby bardzo rzadko się zdarza, ale no niestety jakoś tak ostatnie dni intensyfikowało to się wszystko. No, ale co jest przyjemnie, że miasto się trzyma, miasto się trzyma, miasto żyje, także no wojna trwa niestety. Ale to życie sąsiedzkie, dużo osób opuściło Charków? No moim zdaniem tak, chociaż nie mogę powiedzieć, że miasto w ogóle jest puste, no ale no niestety tak jakby czujesz, że miasto nie żyje na pełną swoją siłę, ale z innej strony też zauważyłam, że niektórzy wracają jednak, chociaż wiedzą, że tutaj cały czas niespokojnie, że tutaj też jest pewne niebezpieczeństwo, no ale jednak ludzie już sobie podejmują decyzję, że lepiej tutaj w domu. I tak nawet wczoraj jednych znajomych spotkaliśmy z mężem i oni powiedzieli, że no jednak w domu lepiej, nawet z tymi jakby wybuchami.
Czy na te wybuchy pani i sąsiedzi reagują? Czy są te syreny alarmowe? Czy wtedy jest ten odruch, żeby się schować, żeby pójść do piwnicy? Czy to taka jest taki chleb powszedni i człowiek przestał reagować i przestał się bać? No raczej druga sytuacja, panie redaktorze, bo naprawdę tutaj jakby pierwsze dni, jakby ja już tutaj prawie 2 tygodnie, pierwsze dni oczywiście jakiś taki był niespokój dość mocny, ale już tak po 3 dniach po prostu przyzwyczaję się. No i to jakoś może dla naszych słuchaczy dziwnie zabrzmi, ale taka jest prawda i ja już tutaj też opowiadałam, że naprawdę jakby więcej niespokoju wywołuje ten alarm, aniż sam wybuch, bo jak już usłyszałeś ten wybuch, no to już rozumiesz, że jesteś żywy, że wszystko w porządku, ale jak zaczyna brzmieć alarm, no to jakby naprawdę nieprzyjemne to jest uczucie, ale u nas tak w Charkowie niestety, ponieważ jesteśmy bardzo blisko do granicy, no to bardzo często się zdarza tak, że najpierw brzmi wybuch, akurat tak było tej nocy, kilka razy. Najpierw wybuch, a już potem alarm. Czyli no, dość szybko latają te bomby i rakiety. Także nawet czasami nie zdążają na czas włączyć ten alarm. Widziałem zdjęcia z Charkowa, mnóstwo zburzonych domów. Jak pani po tych miesiącach nieobecności wróciła do Charkowa, to co pani, to jaka była różnica? No tutaj jak już wcześniej mówiłam, że tutaj zależy od dzielnicy, bo niektóre dzielnice są normalne i tutaj też bardzo, bardzo dobre jest to, że mieszkańcy i służby komunalne bardzo szybko likwidują te wszystkie skutki. No ale wczoraj na przykład też jeździliśmy tutaj w centrum, no trochę przerażający to jest, jak nie ma szyb w budynkach, jak tam gdzieś tam jeszcze szkło po prostu na drodze i jakoś tak to jak zabite te takimi drewnianymi deskami okna też, no to jakby czuć się, że miasto trochę, no jak to powiedzieć, że ma trudną sytuację w życiu i no niestety. A zaopatrzenie? Myślę, że wszystko tutaj jakby w porządku, że w sensie, że wszystko dostarcza się i tutaj jakby nie ma takich dużych problemów. Przynajmniej ja tego nie widzę. Nie wiem, może je czegoś nie zauważyłam, ale no, moim zdaniem, że tutaj wszystko mamy w porządku. Sofia Budko, prosto z Charkowa dla Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. A zanim usłyszymy raport o tym, co zdarzyło się na Ukrainie przez ostatnie 24 godziny, posłuchajmy wczorajszej, właściwie wzruszającej wypowiedzi prezydenta Ukrainy. Drodzy przyjaciele, sojusznicy, bracia, to zaszczyt dla przywódcy każdego państwa móc w ten sposób zwracać się do Polaków. I jestem dumny z tego, że taki apel brzmi najbardziej zasadnie właśnie od państwa ukraińskiego. Nasze narody przeszli długą drogę i końcu osiągnęli największe porozumienie w historii, w głównej dla Ukraińców i Polaków sprawie. Jest to sprawa wolności. Tylko razem możemy bronić niepodległości naszych państw dla przyszłych pokoleń. I naprawdę jesteśmy razem jako przyjaciele, sojusznicy i bracia. Walczymy razem i z pewnością będziemy wspólnie świętować nasze i wasze zwycięstwo w bitwie o wolność i naszą wspólną europejską przyszłość. Bitwie, która trwa właśnie teraz i w naszym życiu.
Dziękuję za wasze historyczne wsparcie. Serdecznie gratuluję z okazji Święta Wojska Polskiego. I z całego serca życzę jednego, jak najszybszego zwycięstwa. Chwała Polsce! Chwała Ukrainie! Powiedział prezydent Ukrainy. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.